Dobra, jestem z powrotem. Knife staff, no. Poszedł sobie tam. Pierścionek. Jeden do mil skill, czyli do walki w zwarciu. Może być. Na razie nie mamy nic lepszego. Bo z jednej strony te trolle, z drugiej strony te szpony. Świetnie. Teraz jest rozwidlenie dróg, nie? To pójdziemy sobie. O, ale zobaczcie, że ta kusza już ma fajny zasięg, nie? 13 metrów to. To już jest fajny zasięg. Tędy sobie najpierw pójdziemy. Pełno szponów. Tam widzę. Trzeba ich zwabiać tak po jednej sztuce. O, 1060 złota już zostawiam. Już złota całkiem nieźle. 1160 sztuk złota. Dobrze, trole załatwione. Sobie tutaj już. Szpony uciekły. A, bo tu jest pełno tych strzelających.
Dobrze, świetnie. Beczki ze złotem. Mała mikstura many nas. Małe miksturki nas nie interesują. Jakiś pancerz, który dajesz 70. A to jest taki pancerz jak Maleno, dobrze. Ten łuk jest słabiutki. A ten łuk też podejrzewam, że będzie słaby. Dokładnie. Tutaj jeszcze są jakieś beczułki. Zobaczcie, tu jest jakiś obozik za tą rzeką, ale tam się dostać nie możemy, bo to jest Metal Buckler. Jeden do Nature Magic to nie. Oczywiście manę mi się podniosło. Tutaj taki klimacik fajny. Rzeczka, wodospadzik tam na dół. Tutaj jakiś obóz. I możemy się wrócić już. I podążać dalszą drogą. No, tutaj szpony. Szpony spoko. Szpony mogą być. Szpony przeciwników walczących. W zwarciu lubimy. Zobaczcie. Tarnished Gladius. No, 3 do 11. Niesamowita jest ta gra właśnie przez to, że potrafi takie rzeczy wrzucać w zaawansowanym już. Drewniana tarcza. Drewniana tarcza. Jeden to Combat Magic Skill. To nie. Kolejne szpony. Shardan Bow. Shardan Bow, o ile się nie mylę, to był. Zobaczcie, jaki łuk. Nie, no. Jejku, to jest niesamowite, jakie te przedmioty słabe lecą. O, boss tych. Munk Troll. Munk Troll. Zostawił Tree Cluba i. A Tree Club. Tree Club fajny, bo ma mniejsze ma te obrażenia. Ma
mniejsze obrażenia, większe obrażenia ma minimalne. Maksymalne obrażenia ma troszkę mniejsze, ale. O, buty sobie możemy zostawiać. Buty zajmują tylko dwa sloty. Buty i rękawiczki ogólnie możemy zbierać i sprzedawać kupcom potem. Tu tylko dwa sloty zajmuje to tam. Super, tutaj trolle. Tam cały czas trolle są. Więcej troli. Trole są fajne, bo ich można tak pojedynczo. O. Dancing Zap and Summon Skeleton. To jest. No, czar szóstego poziomu to wrzucimy, nie będziemy tego. Nie będziemy czaru poziomu szóstego podnosić. Rękawiczki. Jeden to do inteligencji. Dobra, i to będzie do sprzedania, nie? Tutaj znowu szpony. Szok i summon Makosa. I szok. Level 8. Dobrze, poziomu 8 zaklęcie można jeszcze trzymać. Teraz znowu tu te szpony są. Eno zwiększył swoje umiejętności znowu. I wyskoczyły lekkie rękawice. Mana. Mała buteleczka z życiem. O, i te dziki. Piekielne dziki, nie? To jest. Piekielne dziki. Dwa szpony. Okej. Szpony mogą być. No, w tym mrocznym lesie też fajny klimat jest. Level 22. Giornowi się zwiększył. Super sprawa. Te dziki. Gorak. Tu jest gorak, proszę państwa.
Oj, Gorak jest bardzo wytrzymały. Już. I zostawił jakieś buty. Szybko badajmy, co to za buty są. Buty możemy trzymać, buty są. Buty się przydadzą. Gorak. Po 900 życia już mają. Gorak już ma 900 życia. Ogólnie więcej życia ma niż my. Niż nasze postacie. Jakby tutaj wziąć. No, tego kija nie będziemy podnosić. Podniesiemy sobie ten łuk. Sprawdzimy. Oj, słabiutki. Nawet nie podnosimy, dobra. Odkryjemy sobie cały ten. O, tu jest post tych goraków. Troszkę się odsuńmy.